Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Games i kolejny odcinek dzisiaj 19.19. Jak co dzień po prostu jest oczywiście odcinek. Patrzcie, zrobiłem sobie tutaj taki domek, mam tutaj takie na live budowaliśmy, więc koniecznie subskrybujcie, żeby widzieć live'y, ponieważ live'y są mega ważne, a jest nas bardzo dużo na live'ach. Dzisiaj robiłem live'a, mieliśmy rekord osób, 1350 osób, więc to jest naprawdę mega dużo. Co to jest za tabliczka? To jest dom Neona ogólnie. Porwaliśmy Neona. Chcemy złoto, co? Kto porwał Neona? Ej, bo tutaj mamy grupki, takie się nam porobiły. I ja jestem z Neonem, jak mi zabrali przyjaciela, to przecież jak ja tu będę teraz grał? Czekajcie, musimy go znaleźć. Jest na serwerze Neon, więc to oznacza, że gdzieś on jest. Będę musiał go poszukać. Tutaj, tu nic nie ma, żadnych wiatabliczek już z wiadomością. Ej, dobra, ja bym poszedł go poszukać. Nie wiem totalnie, gdzie mam go szukać, więc lecimy po prostu w jakieś losowe miejsce. Ja na przykład słyszałem, pisaliście mi na live'ie, że są jacyś porywacze w ogóle, czy jacyś włamywacze, nie wiem kto to jest w ogóle, na serwerze. Ja nawet nie wiedziałem, więc możemy teraz pójść poszukać. Z tego co słyszałem, też ktoś mi na live'ie pisał, że mają dom gdzieś niedaleko nas, więc będziemy teraz szukać tego miejsca. Ej, tu jest jakiś dom. Może tam jest Neon uwięziony. Dobra, czekajcie, idę tam zerknąć, zobaczyć na chwilę. Może tu gdzieś będzie, może będzie... Ej, tam jest jakaś dwójka osób. Halo? Co? Halo, panie... Dzień dobry, kim jesteś? Dobry. A my sobie ten... O, dzień dobry. Witam, skąd witam. Wiesz, nie znamy się, ale... tak, no nie znamy się, ja jestem Sinox, to jest... Ja jestem Lokar. Okej. A ty kim jesteś? No ja jestem Tościk Indiana Jones, taki tutaj serwerowy, wiadomo o co chodzi. No ale skąd wy się tu wzięliście w ogóle, bo ja was nie znam totalnie. No my tutaj się wkradliśmy, że tak powiem. A to wy jesteście tymi włamywaczami? Tak. I to my... wy porwaliście Neona? Nie! Co? Jakie porwanie? Jest tabliczka u niego w domu, że ktoś go porwał i chce złoto. To wy? Ale my mamy złoto. My mamy złoto, to ktoś musi się podszywać pod nas, nie wiadomo. A wiecie gdzie, gdzie on jest, czy nie? My wiemy, nie. My go zamknęliśmy. Ty debil! Co ty... Dawaj, pokaż mi gdzie on jest, już, bo cię będę bił. Nie mam zbroi, kurczę, jestem bezbronny tak naprawdę, ale... Dobra, to może jednak ucieknę, może jednak to nie jest dobry pomysł się z wami bić. On odbywa swoją karę po prostu. Ucieka! Jaką karę? On odbywa swoją karę po prostu. On zasłużył. Ale co zrobił? Co on zrobił takiego, że karę musi odbywać jakąś? Królika mi zabił. Chłopie, mało masz królików na tym świecie? Ale tamten był wyjątkowy, bo on sobie tak kicał w wodzie, tup. No to może się utopił po prostu, a nie, że Neon go zabił? I dlatego się nazywał topielec i już topielca ze mną nie ma niestety. Aha, rozumiem. Ale... I po prostu odbywa swoją karę. Dobra, i... mogę zobaczyć gdzie? Tak. Zaprowadzamy go? Chcę z nim porozmawiać. Należy mi się to. O, to tak, tak może być. Dobra, to muszę zajść do domu, bo nie mam przy sobie. Wow, zaraz wam dam. Ile? 5 sztabek złota, tak? Tak. 5 złota albo ziemniaki. To co chcecie, co wolicie? Ziemniaczki chyba, bo nie mamy jedzenia. Ile? Tyle ile możesz dać. W sumie jak miał być 5 złota, to nie, może takie stack? I popłynął na nas? No dobra, tyle mogę wam dać. Czekajcie, bo creepera tu mam w domku. No nie, dwa creepery, co to ma być? Słyszysz? Zaraz będzie. Nie, już go zabiłem. Dobra. Dobra, chodźcie tu. Tylko... Nie, może lepiej weźmy, ja wam nie ufam. Ała! Dobra, mówiliście, że stack, więc macie na łeb po staku. Znaczy po 32, żebyście mieli dobra. Dobra, i teraz mnie zaprowadźcie, gdzie on jest. Tu jest Dave. Pójdziemy sobie ładnie. Ty stój za nim, ty... Czekaj, bo ja poleciałem. Już idę. Stój za nim i go... Ale macie mi nic nie zrobić. Dobra, ja rozumiem, że on odbywa karę, ja wam nic nie zrobiłem, ale ja chcę z nim porozmawiać, rozumiemy się. Żeby nie było tu żadnego problemu. Tylko... Bo, nie wiem, czy wiecie, ale tu jest dziecko Neona i on potrzebuje ojca. A jak mu zamknęliście ojca, to nie wiem co teraz robicie. Matki nie ma. Ale on jest tylko na kilka dni. Tak, on jest na kilka dni. No, za zabicie dobra. Króliczka. W końcu się tam wykopie tą łapką. No. O, zobacz, on sobie... Neon, gdzie on jest? Gdzie jest Neon? Słyszę go. No to tam jest. Tam jest. Neon! Tościk!
Kościk, co ty tu robisz? Kościk! Stary, co ty o, słuchaj, stary, normalnie! O, to te gnoje! Zamknęli mnie! Zamknęli mnie tutaj! Oni śmierdzą kałem! Proszę, wypuśćcie go, zapłacę wam. No, a ile nam zapłacisz? No, a ile chcecie za takie coś? Nie płaci im złota, nie warto! To są frajerzy! No, ale co ja z tobą zrobić mam teraz? Zrobimy inaczej. Nie wypuszczacie mnie, odbywam karę ty. Możesz mi uciec, stary, możesz mi uciec. Dobra. Ale złoto nam się przyda. Tak, nie. jeszcze ten dolny. Króliczy. Ale jak chcę złoto? Szybko! Uciekaj! Stary, pomili mnie, nie trafiłeś. Nie, dobra, wrócisz po mnie potem, uciekaj! Dobra, trzymaj się, Neon, trzymaj się. Trzyma! Kurczę. Gdzie? No dobra, uciekamy od nich, to nie jest... Tam jest, do niego! Teraz nie ma sensu, nie, zostawcie mnie, dobra, uciekniemy od nich na ludzie, bo oni są cięci. Cięcy są, dobra, chyba sobie już darowali, dobra, patrzcie co teraz robimy, ukrywamy się tu. I ludzie, no już nie wiedzą gdzie jesteśmy w tym momencie, dobra, jesteśmy jakby bezpieczni. Chyba mnie nie gonią, dobra. Ja nie mogę, jaka powalona akcja w ogóle, ja nie wiem dlaczego Neona porwali, no jakiegoś królika zabił śmiesznego, no ja nie rozumiem dlaczego taka kara dla kogoś takiego jak Neon. Za coś takiego, przecież on był policjantem porządnym. Nawet nie wierzę w to, że on zabił jakiegoś królika, naprawdę, nie wierzę w to. I, bo to jest taki człowiek, który muchy by nie skrzywdził. Jak ktoś ma lepy takie na muchy w domu, to on od razu go wyzywa od najgorszych, więc nie widzę opcji, żeby on po prostu jakiegoś królika zabił, słodziaka małego. Tam łazi Dave, dobra, ale nie widzę ich. Wiecie co, ja postaram się tam jeszcze jakoś do niego dostać. Od boku, może nam się uda, ale mam nadzieję, że ich nie będzie już, że oni sobie jakby dadzą siana z nim i pójdą na przykład do siebie tam, gdzie byli. To jest jedyny sposób. Teraz pójdziemy od boku i postaramy się z nim pogadać i dogadać jakieś plany, jaki zrobić. Może nie uda nam się go chyba uratować w tym odcinku, no bo to by było... Kurczę, no... Zorientowaliby się od razu, no może warto, żeby tą karę odbył i miał spokój święty, ale... Dobra, czekajcie, jestem już tutaj blisko. Mam jedną kratkę, więc tam jest o jedną kratkę mniej, więc łatwiej się nam będzie dostać do niego tak naprawdę. Mam nadzieję, że ich nie ma nigdzie w pobliżu. No czekajcie, jestem blisko. Nie mam mogłem zbroję zabrać. Ajajaj, nie zabrałem zbroi. A to jest duży minus, ponieważ oni mają. Dobra, widzę klatkę Neona. Nie widzę ich. Neon, nie śpi, Neon! Co ty tu robisz, stary, co ty tu robisz? Stary, oni się zauważą. Dobra, czekaj, to sobie zrobię tak, żebym stanął i się widział. No, nie ma ich? Tam są gdzieś na boku, dobra, stoję na szybciej. Czekaj. Stary, mam pomysł, co zrobimy. Jak będzie noc i oni pójdą spać, to wrzucisz mi tutaj kill off i uciekniesz. A ja go będę ukrywał i się stąd wydostanę. Dobra, a ma lepszy pomysł, stary, już ci go rzucę. Tak. Masz. Kurde, nie mogę dosięgnąć. Nie, ja też nie mogę go już dosięgnąć. Czekaj. Nie, daj najgorzej. Tylko nie teraz, żeby go nie zauważyli. Masz. Dobra, nie, teraz dzięki. Ja tu uwięziony tu jestem. Nie, dobra, czekaj, ja ci to zniszczę. Uciekaj stąd. Dobra, czekaj, postawię tu, żeby się nie zorientowali. Stary, trzymaj go i w nocy uciekli, dobra? Tak, w nocy ucieknę, obiecuję, że w nocy Nie pokazuj im go i uciekaj w nocy. Stary, uciekaj, tam się masą. Dobra, ja czekam w domu, stary. Co się dzieje? Dobra, udało nam się uciec. Dobra, przekazaliśmy mu kill off. Więc on już ma jak uciec, tak naprawdę to w sumie odegraliśmy naszą misję, pomogliśmy mu w ucieczce, teraz już na pewno uda mu się to uciec, tylko musi to przekryć, tak żeby nie zauważyli. Nie mamy niestety kill-offa, więc teraz jesteśmy troszkę tacy jak bez ręki troszkę i nie możemy już nic totalnie zrobić, ale mam nadzieję, że on tutaj wróci za niedługo. To nie mój domek, czekajcie, bo się pomyliłem. Dobra, tu jest Daveson. Schowam się, zrobię sobie na szybko jakiś kill-off inny. Mam 30 level, więc od razu możemy pójść zenchantować, spróbować, żeby mieć już, wiecie, ten lepszy kill-off jakiś. Dobra, mamy raz, dwa, trzy. Patyki. Dobra, mamy patyki. To skraftujemy sobie teraz na szybko kill-off i postaramy się go zenchantować, tak żeby mieć coś zastępczego na czas, kiedy oddaliśmy mu nasz kill-off. Chociaż ten kill-off i tak dostałem od niego, więc tak naprawdę wrócił swój do swego. Czekajcie, dobra, idziemy z powrotem. Teraz tutaj musimy pójść do starego Palionowa tak naprawdę, znaczy to nawet nie było Palionowo, w sensie tam powstaje Palionowo, to tutaj jest, to jest chwilowa wioska, którą mieliśmy, którą zaadoptowaliśmy. No i tutaj mam enchant, jeszcze go nie przynieśliśmy, na szczęście nikt nie wie o tym naszym tajnym przejściu, więc możemy być bezpieczni póki co. Tu jak ktoś wejdzie, to sobie myślicie, a nic tu nie ma, ale tutaj jest takie ukryte miejsce. Oła, dostałem obrażenia. Dobra, zejdziemy tutaj na dół, tu mamy, o nie mam lazurytu, o nie, najgorzej. Najgorzej, ja go mam przecież w moim domku, jak ja mogłem zapomnieć o lazurycie? Przez tego nie zenchantujemy nic, bez tego nic, totalnie. Dobra, na szybko tam skoczę, na szczęście mamy tego żelka, więc to jest raz, dwa, trzy.
żeby tam się dostać i wrócić z powrotem, jeszcze to spróbować zenchantować. Może uda nam się na odcinku zenchantować coś na mega, mega fajny, no, fajną rzecz. Najbardziej mi zależy na fortunce, szczerze przyznam. Miałem wrażenie, że ktoś tu chodził obok mnie, tak usłyszałem, ale chyba się myliłem, szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, wchodzę tutaj. Gdzie mam lazuryt? Kurczę, nie wiem, gdzie mam lazuryt. Mogłem Neonowi jeszcze żarcie dać. Dobra, ale tam tu już pójdę poza odcinkiem i mu jakieś żarcie dam, żeby chłop przeżył, bo pewnie mu nic nie dali. I tam pewnie głoduje. Ale to już tak jak mówię, poza odcinkiem tam zajdę. Obiecuję, że zajdę, więc nie zostawię przyjaciela w potrzebie. Dobra, szybko idziemy do chaty i zenchantujemy to co należy na fortunkę, żeby mieć więcej diamentów i żeby po prostu powstrzymać tych złoczyńców, tych włamywaczy, czy kim oni tam są. Dobra, schodzimy tu na dół. Nie mam kilofa, tak to bym sobie już rozwalił ten blok tutaj. O, dobra. O, znowu mi zadał obrażenia. Dobra, patrzymy jaki mamy enchant. Raz, dwa, trzy. O nie, silk touch, efficiency. No nie, nic nam, nie opłaca się nic enchantować. Dobra, to w sumie niepotrzebnie po to lazem. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia na następnym odcinku. Znowu z Palionowa, zobaczymy jak się potoczy ta sprawa. Ja czekam na Neona w domu. Tutaj jest tajna baza, do której on w każdej chwili może przyjść. On na pewno o tym pamięta. Do zobaczenia już jutro, trzymajcie się, na razie, pa.